Aksamit. Wczoraj dotarła do nas informacja o śmierci Roberta Brylewskiego. Zapraszam w imieniu moim i Tomka Żądy do wysłuchania archiwalnego wydania audycji Historia pewnej płyty z 2012 roku. Tomasz Lipiński i Robert Brylewski wspominają historię niezapowstawania niezapomnianej płyty Brygady Kryzys. Historia pewnej płyty. Brygada Kryzys. Brygada Kryzys. Zarówno ja, jak i Tomek byliśmy takimi skazańcami z własnej woli właśnie na tą tułaczkę w życiu przez muzykę młodzieżową, bo to nie jest normalne życie, to jest właściwie trudno też nazwać zawodem, ale to jest takie zajęcie, w którym jest śmiertelność dużo większa na przykład niż wśród spadochroniarzy czy saperów. Jest między nami jakaś szczególna chemia, która nie tylko pozwala na bardzo szybkie porozumiewanie się w muzyce, ale też wywołuje to, że wokół zaczynają się dziać różne dziwne rzeczy. To jest strasznie fajne, znaczy wyraźnie no jesteśmy jakimiś takimi kosmicznymi braćmi. Dziś o jednym z najważniejszych albumów w historii polskiego rocka. O czarnej płycie Brygady Kryzys opowiedzą Robert Brylewski i Tomasz Lipiński. Kryzys istniał bodajże od 78 roku, tam czy 7 we wcześniejszych, jakimś bardzo wcześnie. Robert chodził tutaj do jednego z warszawskich liceów, zresztą tego samego co Kazik, i grał w Kryzysie, a ja w 79 roku założyłem Tilt i to były właściwie takie dwa czołowe, można powiedzieć, ofowe warszawskie zespoły. No jak są dwa czołowe zespoły, no to siłą rzeczy jakaś tam pojawia się braterska rywalizacja. Tym niemniej na gruncie towarzyskim się wszyscy spotykaliśmy, lubiliśmy, przyjaźniliśmy i tak dalej. To gdzieś mogło być podczas czwartkowych imprez w remoncie, kiedy się spotykaliśmy więcej osób właśnie słuchając muzyki w klubie Remont. Właściwie można powiedzieć, nie słuchając, tylko przejęliśmy imprezy czwartkowe w klubie Remont jako środowisko i tam żeśmy się spotykali mniej więcej raz na tydzień, to było w latach, koniec lat 70. Kryzys się rozpadł w wczesnym latem jakoś 81 roku. Tilt rozpadł się pod koniec 80. Znaczy rozpadł się o tyle, że perkusista i współautor repertuaru Jacek Lenartowicz, nieżyjący już Luter, wyemigrował do Berlina, a stamtąd do Amsterdamu. No i zespół przestał istnieć. Kryzys się rozpadł parę miesięcy później i po kolejnym miesiącu Robert mnie odwiedził i zaproponował założenie zespołu. Myśmy mieli okazję od czasu do czasu się spotykać, tak jak wiadomo, te więzy między ówczesnymi zespołami offowymi były bardzo bliskie, ludzie się spotykali, dżemowali w różnych składach, więc mieliśmy okazję grać ze sobą i podejrzewam, że obydwaj tego chcieliśmy, także przyjąłem propozycję z radością. Nadchodziło słynne lato Solidarności, kraj aż właściwie gotował się, można powiedzieć. Od inspiracji to człowiek chodził spuchnięty po ulicach, także w ogóle był wstyd, gdyby Warszawa w takim momencie nie miała swojej reprezentacji w postaci zespołu punkowego, czy tam nowofalowego, jak dziś się mówi, alternatywnego, czy jeszcze jakoś inaczej, nie? Także to była świadoma decyzja. Ja po prostu odwiedziłem Tomka w jego prywatnym, trudno to nazwać mieszkaniem, to taka klateczka mała na ulicy Marchlewskiego, w takim socrealistycznym bloku, no i złożyłem konkretną ofertę, żebyśmy połączyli siły. Przede wszystkim liczyło się środowisko, to znaczy, że właściwie byłem tak już mocno związany ze środowiskiem i z tą całą ideą, że to była praca jak gdyby dla środowiska, ale nie miałem wątpliwości, że Tomek należy do, powiedzmy, piątki najzdolniejszych ludzi w tym gatunku, to znaczy z tego kręgu, powiedzmy, artystów punkowych czy nowofalowych. No wiedziałem, można powiedzieć głupio, że jako gówniarz wiedziałem, co robię. Do historii przeszedł koncert, który się nie odbył. To był taki festiwal zastępcy festiwalu sopockiego, który był odwołany ze względów na napiętą sytuację polityczną. Solidarność zorganizowała w Halioliwii taki kontrfestiwal, festiwal piosenki prawdziwej, to się bodajże nazywało. Chcieliśmy tam zagrać utwór Wojna, z którego byliśmy bardzo dumni i chcieliśmy rozpocząć go w zupełnej ciemności. Z tej ciemności reflektor spod wydobywałby stojącą kobietę. Najpierw chcieliśmy, żeby miała dziecko na ręku, ale nie znaleźliśmy takiego małego dziecka, więc stała z takim małym chłopcem i w drugiej ręce trzymała kałasza, a w tle była syrena taka strażacka. Więc jak oni to zobaczyli, to się jakoś strasznie przestraszyli wszyscy. Już było nieciekawie, a potem jak prywatny przedsiębiorca, który dostarczał tam aparaturę nagłośnieniową, powiedział, że tak głośno na pewno nie zagramy, no to wywiązała się niestety awantura już po całości i zostaliśmy wykluczeni z festiwalu. Nie zostaliśmy dopuszczeni, to można powiedzieć, że było takie troszkę symboliczne, bo myśmy z całych sił popierali oczywiście świeży ruch solidarnościowy, ale też nigdy nie zapomnieliśmy, że jesteśmy muzykami, że jesteśmy winni ludziom nie propagandę, tylko performance artystyczny. To był dosyć ostry performance, który przygotowaliśmy na ten festiwal, bo to nie był koncert, tylko festiwal i tam mogliśmy zagrać dwie piosenki, powiedzmy. No to już zdaje się wybrali, że to miała być piosenka, między innymi nasz set miał się zaczynać od piosenki Wojna, co tak dosyć profetycznie na tamte czasy brzmiało i no, nie wiem, czy to był pretekst, ale chyba raczej przypadek. To, że tam akurat w czasie próby Tomek Lipiński pobił się z właścicielem aparatury. Wtedy aparatura należała, bo inny czas w Polsce, można powiedzieć, taki przedziwny badylarz miał największą aparaturę w Polsce i wynajmował ją w związku z tym pewnie i dla PZPR, i dla Solidarności, bo innej nie było. No i ten facet o czerwonej twarzy z takim buraczanym nosem po prostu rzucił się na Tomka w czasie próby, że jest za głośno, bo Tomek mu coś tam odburknął, że zresztą należało się. No i na tej podstawie odsunięto nas w ogóle od tego festiwalu, co w ogóle uważam do dzisiaj za jakąś haniebną grandę i zdradę. Tam w ogóle czołowe polskie postaci ze świata rozrywki też się przewijały i to był taki korowód dosyć złowrogi, bo pamiętam, że jako dekoracja wisiały karykatury poprzednich władców, czyli Gomułki, czy Gierka, ale w tak sarkastycznym, jakimś skrzywionym wyrazie twarzy, że tam nie było mowy o czymś takim, co dla nas było niemalże religią, czyli dobra wibracja. To znaczy, że ludziom trzeba przede wszystkim dodawać nadziei i dobrych uczuć, że nie można przedawkować drugą stronę, nie? A tam było kwaśno bardzo, no. Zespół się zmieniał, właściwie w całej swojej historii się zmieniał. Myśmy od początku wymyślili ten zespół jako zespół Roberta i mój, to znaczy tu jest dwóch liderów po prostu i my między sobą na drodze konsensusu wytyczamy kierunek, podejmujemy decyzje i tak dalej. Resztę zespołu dobieramy. Także trzecim członkiem zespołu był Jarek Ptasiński, zwany Gruszką, który grał na kongach. Na basie grał odziedziczony po kryzysie Robert, po prostu przyprowadził z kryzysu Jerzyka Wereńskiego, który do dziś gra w Kulcie. I mieliśmy ogromny problem z perkusistami. Najpierw w zespole grał Sławek Słociński. Wszystkie koncerty do stanu wojennego na perkusji zagrał Sławek Słociński. No i oczywiście Tomek Świtalski, czyli Mlen na saksofonie. Kiedy przyszło do nagrania płyty, uznaliśmy, że jednak styl grania Sławka to niekoniecznie jest to, o co nam chodzi w tym wszystkim i zaczęliśmy szukać innego bębniarza. Ktoś nam polecił jazzowego perkusistę z zespołu Tlenek Jazzawy, coś takiego, i to był Janek Root. Wybitny bębniarz, który naprawdę przysłużył się tej płycie w sposób nieprawdopodobny. Janek miał wszakże pewien problem, mianowicie był uzależniony od heroiny i zresztą nie żyje już też. Więc z kolei były problemy z utrzymaniem go jako stałego perkusisty, który byłby dyspozycyjny w każdym momencie, prawda? No niestety cierpiał na tę straszną chorobę. W lecie, w tym pierwszym lecie stanu wojennego, który spędziliśmy na wsi pod Lublinem, tam wymyśliliśmy taką koncepcję, że nie będzie w ogóle perkusji, tylko że będą takie półkociołki różnej wielkości i talerze, na których miał grać słoma. Niejaki Kuba Radomski grał na takim gigantycznym bębnie strażackim, taką wielką pałą, którą sobie sam wystrugał. No i reszta normalnie. W tym składzie zagraliśmy w Rivierze, nie w Rivierze, tylko w Stodole, taki specjalny koncert, z którego nagrania można obejrzeć w filmie Michała Torkowskiego Koncert właśnie. Tam jest Wojna Brygady Kryzys właśnie w takim dziwnym składzie. I to fajnie brzmiało, ale nie sprawdzało się jako patent na cały koncert, więc znowu zaczęliśmy szukać bębniarza. Koniec końców przyszedł wrzesień 1982 roku. Grzesiek Brzozowicz zrobił w remoncie, najpierw chciał zrobić jeden koncert, ponieważ sprzedał bilety na jeden koncert, następnego dnia zrobił drugi, potem trzeci, potem czwarty i 4 dni pod rząd graliśmy w remoncie z Gogiem, czyli z Tomkiem Kożuchowskim, perkusistą zespołu TZN Ksenna i tam zresztą z innymi gośćmi, też ze Sławkiem Gołaszewskim, z Milo Kurtisem. Takie zrobiliśmy 4 pożegnalne koncerty i Gogo dał świetnie radę, bo grał te koncerty bez próby. Ja w przeddzień pierwszego koncertu byłem ciężko pobity przez zomowców podczas demonstracji, z gorączką pobity, tam walczyłem na scenie, Gogo bez próby. Także specyficzne koncerty, ale są nagrania z tych koncertów, będziemy je jakoś powoli też udostępniać. My nie byliśmy nieświadomymi jakimiś burkami, którzy się rzucali tam w szalem na prawo czy lewo, tylko graliśmy muzykę, ale jednocześnie trochę funkcjonowaliśmy jakby taki psychedeliczny oddział wojskowy, to znaczy mieliśmy swoje wewnętrzne komunikaty, staraliśmy się jak gdyby wdrożyć tą nomenklaturę taką partyzancką jako oddział, bo my też byliśmy swoistym oddziałem, brygadą, no, na swój teren gdzieś, nie? Dlatego brygada nie jest takim normalnym zespołem, można powiedzieć, że taki bardziej sobie no, gdzieś na zasadach pseudomilitarnych działamy. Znam zespołów specjalnych, które by się chełpiły nagraniami ze swojego pierwszego koncertu. Zazwyczaj to idzie na takie pierwsze koty za płoty i rzadko kiedy pierwsze koncerty są udane. W naszym przypadku tak było, że akurat na sali był człowiek z magnetofonem. Wysłał tą taśmę do Wielkiej Brytanii i już parę miesięcy później, jak już u nas nie można było się dodzwonić do Polski, bo był stan wojenny, przyjechał taki kolega jakiś i my pełni euforii, żeśmy się zgodzili na wszystko i wyszła ta płyta, no. W sumie, mimo że materiał nie był muzycznie jakby dla nas do zaakceptowania ze względu na poziom dźwięku, to zgodziliśmy się też, bo wiedzieliśmy, jaki wpływ ta płyta ma w stanie wojennym dla ludzi, że stanowi też jakiś tam taki mały performance, psztyczek w nos dla władzy, że muzyka alternatywna cały czas istnieje i działa, nie? To był koncert w Rivierze, Riviera Remont, oczywiście przyszli wszyscy znajomi. Dobrze pamiętam to, że wcześniej siostra naszego kumpla Tadzika przyniosła wspaniały placek i poczęstowała bardzo wiele osób. No. A ten placek okazał się nafaszerowany konopią, także tam, łącznie z Grzegorzem Ciechowskim i Republiką, bo oni grali jako support. Po prostu no, by wszyscy byli mniej więcej w stanie jak Jefferson Airplane w najlepszych swoich latach, nie? Także co ciekawe, akustyk też kosztował tego placka i właśnie większość imprezy obserwował smuszkę z lutownicy, która się unosiła tam takim dziwnym wzrokiem, także dźwięk nie miał szans być w ogóle strawny. Działo się jak gdyby jednocześnie, właściwie to wtedy jeszcze nie mieliśmy zakazu, jak chodziliśmy do studia, ale to się stało, zdaje się, w lutym, czyli tak gdzieś zaraz, nie pamiętam chronologii, ale zaraz po, zdaje się, nagraniach, bądź też jeszcze w trakcie ich, nim był koncert 13 lutego w Hala Gwardii, 82 rok. I no to przede wszystkim tam się mówiło wtedy otwarcie, że 13 się nie gra, bo jest bojkot każdego 13 miesiąca. Oczywiście tam nie byliśmy aż tak związani z tym bojkotem, że tam bo to wszystko było pocztą pantoflową, chodziło też, nie byliśmy przekonani, czy należy bojkot robić, nie? Ale w każdym razie impreza miała już jak gdyby taki, powiedzmy, nieświeży zapach na sobie w postaci tego bojkotu ogólnego artystów, ale to, co najbardziej było niedopuszczalne, żeby umieszczono nas na plakatach Brygada K i kropka, nie? nie tam Brygada Kryzys, tylko Brygada K, co jeszcze przypuszczam, że takie literackie konotacje, jak się pisze K i kropka, to są koszmarne, nie? To w ogóle byśmy na kurtyzanę tutaj wyszli, nie? I to było niemożliwe zagrać w takiej sytuacji, bo to już poszły koty za płot, już miasto było opakatowane. Dla nas to było jedynym wyjściem nie zagrać w takiej sytuacji. No i dostaliśmy od nie wiem, jakby to dzisiaj powiedzieć, od całego rynku wczesnego, tego stłamszonego stanem wojennym, właściwie plombę taką, no zakaz. No. Już nas nigdzie nie zapraszał. Żyliśmy wszyscy wtedy, jak gdyby, jakby to powiedzieć, no nie akceptowaliśmy tej rzeczywistości dookoła, to znaczy tych patroli ZOMO, tych rządów pana Jaruzelskiego i jego kolegów, także to było takie świadome odcięcie się gdzieś od tego życia, nie? Zresztą o takich, jak my zawsze mówią, że gdzieś na obrzeżach społeczeństwa sobie żyjemy, to tym razem żeśmy w ogóle się wycofali gdzieś na jakąś bardzo daleką orbitę. Działaliśmy taką siłą inercji, można powiedzieć, bo wszystko formalnie było załatwione przed stanem wojennym, to znaczy cały nasz pobyt w Studiona, w Wawrzyszewie, nie wiem ile trwało, ale długo, chyba 1,5 miesiąca czy coś, nie? Mieliśmy to szczęście, że to studio było jeszcze w ogóle nieużywane, tak zwane dziewicze, także weszliśmy na zasadzie kapeli, jak to się mówi, testowej, testującej studio, czyli nasz czas był dużo przedłużony i jak to się mówi, hulaj dusza, mogliśmy robić niemalże co chcemy, nie? Kuba Nowakowski, który był producentem tej płyty, i Witek Palasz, który był inżynierem dźwięku, dokonali rzeczywiście czegoś, no dokonali tego, czego powinien rasowy, zawodowy producent dokonać. To znaczy dostrzegli pewne punkty mocy w tym, co myśmy zaproponowali i zmusili nas do skoncentrowania się na nich. Przepoczwarzyli nas w zespół dojrzalszy, dojrzalej myślący w ogóle o muzyce i ośmielający się myśleć o graniu muzyki, która powinna funkcjonować, czy może funkcjonować w dowolnym kontekście, w dowolnym miejscu na świecie, właśnie dlatego, że nie brzmi na przykład po zachodniemu, ale brzmi. I to się rzeczywiście sprawdziło. Znaczy ja trochę byłem przerażony momentami, jeśli mam być szczery, tym co Kuba tam robi, ale to się koniec końców sprawdziło. Bo na przykład dowiedziałem się niedawno, że bardzo tę płytę lubi lider zespołu Dead Kennedys, Jello Biafra, co jest niezwykle miłe i nobilitujące. Zaczęło się od tego, że oczywiście, że Kuba najpierw zażyczył sobie jakiś tam demówek z prób, długo tego słuchał. Spotkaliśmy się w studiu, trochę tak się przyglądaliśmy sobie z nieufnością, no bo my tutaj młodzi buntownicy, tam za szybą Kuba z jakimiś z długimi włosami spiętymi w kok na głowie. Ale szybko znaleźliśmy wspólny język. Okazało się, że mamy bardzo dużo wspólnej muzyki, jaką słuchamy. Myśmy mu zaczęli puszczać jakieś bardzo nowe rzeczy, którymi myśmy żyli, a których on nie znał. To już był taki moment, kiedy ten przepływ nagrań był bardzo szybki. Także cała ta pierwsza edycja, wiesz, punk rocka, to czego słuchali ludzie w Stanach czy w Wielkiej Brytanii, myśmy tego słuchali w tym samym momencie tutaj, więc to było na pewno ciekawe dla Kuby, a z drugiej strony on puszczał nam rzeczy, które ja może znałem, bo jeszcze jako dzieciak się załapałem na przykład na początki rocka brytyjskiego, no niemalże, a już na cały rok psychedeliczny, czyli końcówkę lat 60. Robert tego nie znał, więc tam też bardzo wiele rzeczy odkrył fajnych dla siebie. No i była to niezwykle ciekawa twórcza praca, bo też dużo czasu spędzaliśmy na rozmowach, bo mogliśmy sobie na to pozwolić, tak, w studiu, na słuchaniu muzyki innej, na analizowaniu pewnych rzeczy, wiesz, także pierwsza w życiu taka mega profesjonalna na wysokim poziomie praca w studiu, aż na takim wysokim poziomie to właściwie i w tak komfortowych warunkach to od tego czasu nie pracowałem. Tylko my byliśmy w studio i mogliśmy sobie tak ustawiać harmonogram nagrań, jak to nam pasowało, to znaczy jeśli mieliśmy akurat przypływ weny, to czasami siedzieliśmy nawet całą dobę i pracowaliśmy bez przerwy, a potem mogliśmy sobie na przykład zrobić 2-3 dni przerwy i wrócić do pracy w tym punkcie, w którym ją przerwaliśmy, więc to są warunki, w jakich nagrywają najlepsze zespoły na świecie. Ona była nagrywana na analogowym sprzęcie całkowicie i odsłuchiwana z winyla na analogowym sprzęcie powinna być odsłuchiwana głośno, na pewno. W przypadku cyfrowej wersji oczywiście to wygląda inaczej, no bo ten dźwięk jest inaczej przetwarzany, inna jest propagacja dźwięku w powietrzu cyfrowego niż analogowego. W studio, jak żeśmy już wykańczali płytę, to zwróciliśmy uwagę, że są jakby dwa poziomy jej słuchania, że drugi zaczyna się właśnie gdzieś się zrobi to bardzo głośno, to wtedy widać tą całą ogromną pracę realizatora dźwięku Kuby Nowakowskiego, który, no, bez którego w ogóle ta płyta nie byłaby taką, bo on był jakby tym niezbędnym elementem, który zapiął sprawę, jak to się dzisiaj mówi, nie? Bo zespół w studio to jest tak jak, no powiedzmy, wiadomo, że Beatlesi też mieli swoich ludzi zawsze w studio, dzięki temu mogli pracować, to nam się też przytrafiło w końcu to, że to nie był jakiś urzędnik, który wykonywał z przymusu swoją robotę, tylko był to prawdziwy pasjonat gatunku, człowiek, który się wychował na najlepszej muzyce trochę wcześniej niż my, typu właśnie Jefferson Airplane, czy Jimi Hendrix, czy Janis Joplin, czy też muzyka jazzowa i no, właściwie nie mogliśmy lepiej trafić. dokonaliśmy pewnego podstępu w przypadku Brygady Kryzys Czarnej Płyty, bo te numery, które były po angielsku, jedna strona jest po polsku, jedna po angielsku, więc te numery, które były po angielsku, cenzura się domagała tłumaczenia. Więc napisałem zupełnie inne teksty, które dla kogoś, kto nie znał angielskiego, mogły brzmieć mniej więcej podobnie, tym bardziej, że tam jest ściana dźwięku i tak niewiele słychać. I je przetłumaczyłem na polski, więc cenzura dostała zupełnie inne teksty angielskie niż były po polsku. Jakieś takie zupełnie absurdalne, abstrakcyjne, dadaistyczne i nonsensowne, więc jakoś się udało. No. Na pewno nie było szans na to, żeby utwór tłumacz jakkolwiek znalazł się na płycie, bo to był utwór bezpośrednio pisany o masakrze w kopalni Wujek i te próby tego, bo po angielsku próby zakamuflowania tego tekstu po prostu nie miały szans powodzenia. Też nie wszedł utwór Wojna tak samo. Było po 13 grudnia i to nawet, bo my najchętniej to w ogóle nie utrzymywaliśmy kontaktów z cenzurą i to później było nawet nie pytaliśmy w niektórych wypadkach cenzury o to, czy można coś robić, czy nie, no ale w tym wypadku, jeżeli to była płyta wydawana przez państwową wytwórnię, no to musieliśmy oddać te teksty do cenzury, także nawet nie próbowaliśmy oddawać tekstów Tłumacz czy Wojna do cenzury, bo to byłoby głupie, wiadomo, żeby nie przeszły. Ci ludzie z ramienia, że tak powiem, władzy, oni sobie zupełnie nie radzili z nami, bo to niestety jak się ma z młodymi, powiem delikatnie, początkującymi intelektualistami do czynienia, czy też starszymi takimi jak Jacek Klejf, byłem świadkiem na komendzie właśnie milicji w Jarocinie, to milicja sobie zupełnie nie radziła. Te wszystkie oddziały, które mogły tam w ogóle cokolwiek wiedzieć na nasz temat, to one musiały być oddelegowane, bo wszędzie były bunty już ogromne, robotnicze, studenckie i zabrakło tych spryciarzy, manipulantów, tam z różnych pionów, tych departamentów, prawda, służb specjalnych do obsługi tego wszystkiego. Nie? Brygada Kryzys też raczej do tego stopnia, że myśmy jeszcze trochę wcześniej, ale tuż przed stanem wojennym to nawet byliśmy wypożyczony, mieliśmy karabin maszynowy ogromny, taki talerzowy, to się nazywał Diektiaryw i normalnie go woziliśmy PKP, nie? Do Gdańska, na trasie Gdańsk-Warszawa właśnie na ten festiwal w hali Oliwii. To były straszne w ogóle manewry, bo to były jeszcze czasy, kiedy za wszelką cenę próbowano ci wepchnąć jakiegoś swojego kolegę, który coś tam dla ciebie zrobi i zgarnie oczywiście kasę, bo o to chodziło i też w tym przypadku tak było, że przyszliśmy do Tom Pressu i z propozycjami właśnie okładek Tomek przygotował i się dowiadujemy, nie po co się ma fatygowaliście, okładka już jest gotowa. No to w tym momencie dreszcz niepokoju przeszedł, prosimy zademonstrować i w tym momencie pani nam wyjmuje okładkę, na której jest dżentelmen taki w stylu powiedzmy klauna z cyrku, który jest nagi i przysłania sobie genitalia cylindrem, nie? Gdybyśmy mieli ładunki wybuchowe na sobie, to byś ten to prędzej ten wybuchłby, niż byśmy wyszli. Po prostu byśmy się zaparli rękami i nogami, że to w ogóle nie wchodzi w grę, no bo to w ogóle to jakaś antyteza jest w ogóle naszej płyty, nie? No i tam powstała taka okładka, została wybrana właśnie typu, że myśmy ją nazywali roboczo dworzec w Katowicach, ponieważ to tak wygląda, jakby taki neon trochę na dworcu w Katowicach, a gwiazdka powstała tam, gdzie upadła moneta. Tomek podrzucił jakąś monetkę małą, tam gdzieś gwiazdka upadła, ją odrysował w tym miejscu. Ona może jakoś tak, trudno mi powiedzieć, może nie ma jakiejś takiej ambicji. Myślę, że taki uproszczona jest bardzo, bardzo celowo. Nie? Właściwie do czerni jest wprowadzona i trochę takich pseudo-socrealistycznych neonów gdzieś. Jest nie do końca wyjaśniona sprawa z nakładem tej płyty, bo to było 150 000, to był taki nominalny nakład, jaki wtedy Tonpress rzucał na rynek. Przy czym z tego, co ja pamiętam, to poszedł pierwszy rzut do sklepów i na tym się skończyło. Nie wiem, jak on był wielki, na pewno nie było to 150 000. A mój kolega, który pracował w tym czasie w Tonpressie i nie pamiętam, czy był kierowcą, czy coś miał wspólnego z magazynem, ale mówił mi, że długi czas paczki z tą płytą leżały w magazynie, po czym znikły, więc nie wiem, czy mówił prawdę. Marek Proniewicz z Tonpressu twierdzi inaczej, mówi, że tak nie było, że cały nakład przyszedł do sklepów, a więc... No, przynajmniej fajna legenda się tworzy. Płyta się ukazała, koncertów żadnych nie było, potem tuż przed pół roku później się udało nam własnym właściwie takim przemysłem i przez klub Remont zrobić ostatnie pożegnalne, tam 3 koncerty w klubie Remont, no i następnych parę miesięcy nic się nie działo znowu, no i zakończyliśmy działalność właściwie, nie? Nie mówiliśmy nigdy, że kończymy ten zespół raz na zawsze, dlatego później ponawialiśmy działalność. W latach 90. nagraliśmy płytę Kosmopolis i to też właściwie bardzo zadowoleni z niej jesteśmy. No a teraz czeka nas jeszcze jedna szansa, bo Kuba Nowakowski znowu powrócił z propozycją nagrań. No i mamy taką, można powiedzieć, sytuację bardzo szczęśliwą od losu. No. To było krótko po ukazaniu się płyty i w którymś z programów Polskiego Radia, które było jedynym radiem w Polsce, pomijając dywersyjne rozgłośnie zagraniczne, ktoś z prezenterów, nie pamiętam w tej chwili kto, nie było ich tak wielu, puścił jeden utwór z tej płyty i powiedział, że to jest w ogóle skandal, że jak można w ogóle takie płyty wydawać, że to jest jakaś pomyłka, nieporozumienie i tyle. I to była pierwsza recenzja tej płyty, jaką usłyszałem. Jedyna w Polskim Radiu wtedy. To była taka gorzka pigułka, ale nie potraktowałem na szczęście tego poważnie, bo wiedziałem, że dżentelmen się myli. Na szczęście ta płyta jest taka, że że gdzieś tam ma już tą taką opinię, że nie słyszałem z jakichś złych opinii, czy tam obojętnych, raczej ma dobrą opinię. Gdzieś mi się wydaje, że to nie jest tylko powód gdzieś tam do zadowolenia i dumy dla mnie, ale też widziałem, że wielu ludzi ze środowiska jest jak gdyby dumnych z tej płyty, no bo to jest gdzieś tam w jakiś sposób nasze polskie i pokazujemy, że u nas powstają rzeczy, które są gdzieś tam, no, których się nie wstydzimy, nie? A jeżeli to się podoba Jello Biafra, to jest Jello Biafra, tak jak my tutaj mamy swój oddział i tam mamy swoich tu majorów, kapitanów, no to jest co najmniej pułkownik, no. Czyli ktoś bardzo ważny, nie? Jeżeli takiej osobie się podoba, to znaczy, że gdzieś tam jesteśmy razem, robimy gdzieś podobną sprawę, nie? To jest zapis jakiejś tam chwili, jakiegoś czasu, jakiegoś momentu, jakiejś emocji, sytuacji. Właściwie no, włożyliśmy w tę płytę jakiś ogromny kawał, serca i duszy, żeby tak powiedzieć, bo oddaliśmy jej wszystko. No, w tym czasie, kiedy nad nią pracowaliśmy, to nie istniało nic innego. To znaczy ja z tego okresu, to parę tygodni trwało, właściwie pamiętam tylko dojeżdżanie do studia i studio. Nic innego nie istniało. Myśmy w tym studiu praktycznie mieszkali. Na tej zasadzie, jak słucham na przykład wspomnień z powstania warszawskiego i nagle jakaś pani, która była łączniczką tam czy sanitariuszką, mówi, że to były najlepsze lata jej życia. Mimo tego, że śmierć właściwie codziennie odbierała przyjaciół i tu się nie ma co wahać, żeby tak powiedzieć, bo jak się ma 20 lat, to nie ma się czasu na czekanie, że przyjdą lepsze lata, nie? No trudno taki czas, nie? Bardziej kontrastowy, to znaczy dużo łatwiej widać, kto jest jasny, kto jest ciemny gdzieś tam w pobliżu, prawda? To na tym to może polega, nie? Aż do bólu, tak, bo sobie nie wyobrażam oczywiście takiej masakry jak powstanie czy wojna, ale mimo wszystko to były czasy dużo bardziej kontrastowe, na przykład te w okolicach stanu wojennego. Na pewno nie były to gorsze lata, nie? Nie, bo w ogóle to nie ma tak, że my sobie daliśmy tam cokolwiek zabrać. W ogóle wprost przeciwnie. Właściwie my bardziej odbieraliśmy naszym wrogom, niż oni nam odbierali, tak prawdę mówiąc. Odbieraliśmy im zapał do dalszej walki, jako ich dzieci. Dziś o debiutanckiej płycie Brygady Kryzys opowiadali Robert Brylewski i Tomasz Lipiński. Audycję przygotowali Anna Gacek i Tomasz Żąda.